Dzień dobry, cześć i czołem. Nagrywam ten film dziś, 28 stycznia. I mam nadzieję, że dzisiaj, chociaż pewnie bardzo późno, opublikuje się on na kanale. Kochani, dzisiaj wielka premiera, pierwsza w roku 2020. 5 nowych produktów, pokazałam 10. 5 nowych produktów wchodzi do Glam Shopu. Bardzo wyjątkowych produktów, pewnie większość z Was już wie, bo jest czujna na Instagramie, na którego zapraszam. Tutaj macie mój nick z Instagrama. Ten makijaż zobaczycie na końcu filmu, jest wykonany paletą Valentina. Tak bardzo walczyłam ze sobą, żeby nie napaćkać turbopigmentów, żeby nie było tak jak zwykle, tylko dać dużo kolorów, żeby wiecie, wszystko, możliwie wszystkie cienie z palety Wam pokazać. Także ten film zobaczycie na końcu, ten tutorial zobaczycie na końcu tego filmu, oczywiście tutorial tylko oka. Natomiast przez najbliższe dni z ręką na sercu będę starać się codziennie nagrać jeden albo dwa filmy z pozostałymi produktami, pozostałymi paletami i wrzucać Wam prawie jeden po drugim, może gdzieś tam przecięty inną tematyką, żeby nie było za nudno. Dlatego, że palet jest aż 5. Ciężko byłoby mi dzisiaj po prostu to wszystko nagrać i też po prostu fizycznie, rozumiecie, nagrać to wszystko, wyedytować, jeszcze wrzucić to o ludzkiej porze. Zacznijmy dzisiaj od Królowej Valentiny, tak ją nazywam. Nie wiem, czemu mówię na nią Królowa Valentina, ale jakoś tak mi to do niej pasuje. Valentina jest pierwszą paletą, oprócz palet świątecznych, którą postanowiłam wyprodukować jako taką paletę właśnie okazjonalną, tak można chyba powiedzieć. Kiedyś po prostu wpadł mi, czasem zostaje pytanie, jak ja coś tam wymyślam. Ja tak naprawdę nie wiem, co Wam powiedzieć. Po prostu czasem coś robię, nagle coś mi wpadnie w oko, jakiś pomysł, sklei się to szybko do kupy. Ja szybko zapisuję ten pomysł, potem staram się nad nim myśleć, żeby go skleić jeszcze bardziej. No i tak powstaje produkt. Ja wiem, że to jest nielogiczne, ale nie umiem Wam powiedzieć, jak to się dzieje w zasadzie. Na przykład wiem, że jeżeli chodzi o Valentinę, to jakoś coś robiłam i pomyślałam właśnie o słowie Valentina, że jest takie, wiecie, oldschoolowe by było takie imię Valentina, jeszcze pisane przez V specjalnie. Potem zaraz sobie pomyślałam o walentynkach, a w związku z tym, jak tą Valentinę połączyć, to może właśnie oldschoolowy taki tatuaż, coś całkiem innego niż było do tej pory na grafikach naszych glam shopowych. No i tak zaczęła się rodzić Valentina. To jest już edycja, słuchajcie, 18, szaleństwo po prostu. Paleta jest pięknie czerwona, pięknie matowa, natomiast jest na niej uszlachetnienie w dwóch wersjach, czyli takie srebrne oraz, jak widzicie, błyszczące, z tyłu jest równie piękna. I to, co Wam już powiedziałam też na Instagramie, jak ja jestem taka podekscytowana, tak szybko do Was mówię, to zapominam oddychać i wtedy dyszę jak kontrabas. Valentina jest paletą moim zdaniem bardzo dwulicową, bo mimo tego, że z zewnątrz ona jest taka trochę oldschoolowa, trochę vintage, trochę rockowa, trochę z przymrużeniem oka przez ten wzór, to w środku jest bardzo dziewczęca i kobieca. Też już z góry mówię, że przez to, że opakowanie jest czerwone, to te kolory może na pierwszy rzut oka nie będą się jakoś ekstra prezentować, natomiast zobaczycie je, czy właśnie w tym makijażu, który mi się podoba ogromnie po prostu, ogromnie, aż taki wydaje się być wręcz dwuchromowy cały, jak i zobaczycie oczywiście na swatchach. W środku mamy, moi drodzy, dwa standardowe turbopigmenty, w sensie w tej standardowej, przepięknej, foliowej, foliowym wykończeniu, cztery maty, trzy duochromy i pierwszy matowy turbopigment. Tak prezentuje się paleta. Teraz może pokażę Wam swatche, także jadąc, pokażę Wam już gotową rękę ze swatchami, dlatego że to bardzo dużo czasu by mi zajęło nagranie tego. Mamy oczywiście singielkę, która jest przepięknym, złotym, bogatym, opalizującym turbopigmentem. Następnie niewiniątko, który jest jasnym, takim cielistym, brzoskwiniowo-różowym kolorem, pięknym na całą powiekę. Dalej mamy na słodko, który jest w zasadzie brzoskwinią opalizującą na róż. Kolejna jest właśnie Valentina, która jest rodzajem czerwonego brązu, tak bym ją nazwała. I na końcu mamy czekoladki, które są fajnym, chłodnym brązem, ładnie dopełniającym całość. Czyli widzicie, że ta górny rząd jest taki dość cukierkowo ciepły, natomiast dolny jest troszkę chłodniejszy. I tutaj mamy zalotkę, to jest przepiękny
różowy turbo pigment, który jest chłodny, który jest trochę liliowy, więc obok mamy do kompletu Lolitę, która jest przepięknym, po prostu zimnym różem. Nie spotkałam się z takim kolorem, w ogóle te dwa tak pięknie razem wyglądają. Kolejnym mamy Flirciarę, która jest też różem chłodnym, z takim tonem nude, bardzo nietypowy kolor. Dalej mamy duochromowy romans, który jest między właśnie śliwką, oberżyną, fioletem, czerwienią. Przepiękny kolor. No i na sam koniec dyskoteka. Dyskoteka, która jest pierwszym matowym turbopigmentem. Mam nadzieję, że w tym roku powstanie cała kolekcja matowych turbopigmentów, bo uważam, że jest to absolutnie czadowe wykończenie w cieniach. Powiem Wam szczerze, że po prostu Valentina wydaje mi się być pod względem zawartości, pod względem cieni, już taką małą jaskółką, aż dwie tutaj są, zwiastującą wiosnę, bo są to kolory naprawdę dziewczęce i ładne. Jednocześnie możemy zrobić nimi chłodny makijaż. Jest to chyba fajna odskocznia po tych wszystkich takich dość ciężkich kolorystycznie kolekcjach zimowych, więc mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. No i druga nowość. O tym poopowiadam Wam trochę dłużej. W zeszłym roku wpadł mi taki pomysł, który nie jest pomysłem innowacyjnym w żaden sposób, dlatego że chociażby Colourpop albo chociażby Huda Beauty coś mniej więcej w tym stylu też wprowadziło na rynek. Chodzi o palety monochromatyczne. Ktoś bardzo fajnie powiedział wczoraj, napisał wczoraj na Instagramie, chyba na Instagramie sklepu, gdzie też Was zapraszam, tam repostuję Wasze przepiękne makijaże i nie tylko, Wasze przepiękne zdjęcia. Ktoś powiedział, że jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która wprowadziła kapsułowe palety, coś takiego, właśnie obok Hudy i obok Colourpop. Kapsułowe to pewnie łabiło Wam się uszy, ja też nie chcę czegoś pokręcić, ale to jest nawiązanie do tej mody kapsułowej, gdzie mamy, nie wiem, kilka takich podstawowych elementów garderoby i ewentualnie je łączymy ze sobą, coś tam jakieś na sezon włączamy, coś ciekawego, ale obracamy się po prostu w koło określonej kolorystyki i tak dalej. Tu w zasadzie tak, ja nawet nie patrzyłam na to, nie patrzyłam na to w taki sposób, że to jest właśnie kapsułowe, że jakby jest to już jakoś nazwane. Huda wprowadzała przeróżne palety, ona je tak dość mieszała, mimo tego, że na przykład było Emerald Obsession, to tam niekoniecznie to wszystko było takie Emerald. Z kolei Colourpop robi bardziej monochromatyczne te palety, jak one są żółte, to one są naprawdę żółte, wiecie o co chodzi, że zielona jest naprawdę zielona, że oni się blisko, te cienie się blisko siebie kolorystycznie trzymają. Jezu, mam nadzieję, że ktoś mnie zrozumie, bo taką filozofię tworzę, ale chcę Wam przekazać po prostu, co mną kierowało. Więc postanowiłam, że w tym roku wpuścimy do oferty paletki w nowym formacie, takim fajnym, wygodnym, kwadratowym, z których co większe fanki glam shopu i makijażu, bądź też wizerzyści, będą mogli stworzyć coś a la biblioteczkę. Czyli po prostu czy ułożyć w kufrze, czy trzymać w szufladzie, czy gdziekolwiek. I na przykład chcemy zrobić coś bardziej fioletowego, to sięgamy po fioletową, coś bardziej w brązie, to po brązową. Ale jednocześnie chciałam, żeby te palety w środku nie były nudne, nie były właśnie ani zbyt monochromatyczne, ani też, żeby nie było tak jak na przykład tam w paletach tych neonowych Hudy, że jest zielony neon i jest tylko jeden cień neonowy, wiecie. Jakby nie, w żaden sposób też nie odbierzcie tego jako takiego mojego tu przechwalania się. Tłumaczę jakby koncept, który ja miałam, który wydaje mi się, że jest trochę inny niż te palety, które są na rynku. Palety mają 9 cieni, więc mają tylko o jeden cień mniej niż te standardowe, duże palety. Natomiast z racji tego, że wprowadzamy ich bardzo dużo, to też udało nam się zrobić dużo atrakcyjniejszą cenę. Już Wam z góry mówię, że będzie można kupić pojedynczo oraz w takich pakietach, jak będą wychodzić, bo na przykład po tych czterech na wiosnę będą trzy kolejne. No i oczywiście pakiet będzie w lepszej cenie. Teraz szybko Wam coś powiem, Boże, bo bym zapomniała. Słuchajcie, od stycznia, od początku stycznia nie ma możliwości anulowania paragonu na rzecz faktury, więc jak ktoś chce fakturę, niech w trakcie składania zamówienia zaznaczy, że chce fakturę i poda dane na firmę, bo później już nie można anulować, jak Wam się coś przypomni, albo na targach mówcie od razu, że chcecie fakturę, bo potem już nie ma możliwości anulowania paragonu na rzecz faktury. My jesteśmy na pełnej księgowości i nie ma już takiej możliwości, żeby anulować paragon. Także to taka propos, to jest też w regulaminie teraz zapisane.
No, wracając natomiast do palet. Mówię o tym wszystkim dlatego, że nie chcę... mam nadzieję, że nikt nie poczuje się... jak to powiedzieć? Zobowiązany do zakupu wszystkich palet, które będą wychodzić. Mi zależy na tym, żeby palety, te nasze klasyczne, nazwijmy to, cały czas zachowały ten swój indywidualny charakter, były jakimś pomysłem, jakimś konceptem, pięknymi, złożonymi, różnymi cieniami. Natomiast te małe, żeby były, tak jak powiedziałam, holdem, każda holdem dla jakiegoś odcienia. I te wprowadzam po to, żeby każdy z naszych klientów mógł znaleźć coś dla siebie. Czyli te osoby, które na przykład teraz zakochałam się w niebieskich, żeby niedługo mogły kupić paletę niebieską. Te, którym ktoś powiedział, że wyglądają dobrze w różu, mogą kupić paletę różową. Ci, którzy lubią brązy, będą mogli zbierać palety od chłodnych, jasnych brązów przez karmelowe do żółtych brązów. Wiecie, o co chodzi. Czyli nie chcę, żeby ktoś miał takie poczucie, że o Jezu, teraz w Glam Shopie będzie 10 palet miesięcznie wychodzić i wszystkie trzeba kupić. Nie, naprawdę, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby klient miał swobodę i mógł wybierać spośród naszych produktów, kolorystykę, która jemu pasuje. Oczywiście, jeżeli ktoś jest wielkim fanem i ktoś może sobie pozwolić, no to zapraszam do wszystkich naszych produktów. To, na co też postawiliśmy w tych paletach, to są lusterka i generalnie tak, paleta, pokażę Wam je po kolei i będę pokazywać jednocześnie cukier. Jest też, jak zauważycie, na pewno inny trend w grafikach tych palet, bo chciałyśmy z Anią jakby oddać ten motyw przewodni zawartości i żeby one były naprawdę dość inne graficznie właśnie niż te palety, które wypuszczamy co jakiś czas jako limitowanki, wiecie. To już odpowiada na pytanie, czy będą limitowanki. To zależy od Waszego odbioru, od popytu. Podaż zawsze wiąże się z popytem, także jeśli one spotkają się z pozytywnym odbiorem, na co mam nadzieję, bo to było bardzo dużo pracy i bardzo po prostu chciałam, żeby one się Wam spodobały, żeby nie były nudne, to wtedy będą na stałe. No zobaczymy. Jest ta grafika całkiem inna. Można powiedzieć, że one są właśnie bardziej graficzne, takie proste, a jednocześnie no, każda ma swój charakter, więc pokażę Wam je po kolei. Będę Wam też pokazywać zdjęcia gdzieś tutaj w międzyczasie, te, które mamy na stronie i właśnie będę pokazywać Wam swatche. Z góry mówię, że ja tych palet oczywiście używałam i używam, więc one są brudne, no ale jakie mają być? Tak jak wspomniałam, mamy tutaj lusterko. Słuchajcie, palety są papierowe. Dużo z naszych cieni, zarówno z tych palet, jak i z dużych, chociażby ostatnio w Blaski cienie, jest na tłustej bazie, w dużym skrócie myślowym mówiąc. Co rodzi taki problem czasem, że niektóre z cieni mogą nabawić się w palecie takiej, no nie do końca ładnej obwódki. Słuchajcie, to jest niestety normalne. Tak też było w palecie Blaski cienie edycja pierwsza. Ja Wam jej nie pokażę, bo ją tak usypiałam, że szok. To jest po prostu naturalna rzecz. Paleta jest z papieru... Przepraszam, paleta jest z papieru, cień jest tłusty, więc w momencie, kiedy wypraska jest prasowana na płasko, jest po prostu pełno tego cienia. Przy konfekcji nawet nie zauważymy, gdzie ten cień albo ta wypraska ewentualnie dotyka tego papieru i może się rozlać. Pocieszające jest to, że to z czasem wywietrzeje i nie będzie, to jest lotna substancja, nie będzie tego tak bardzo widać. Mówiłam Wam o tym już parę razy na Instagramie i słuchajcie, bardzo mnie to fajnie, pozytywnie zaskoczyło, jak wiele osób zareagowało, słuchaj, bo powiedziałam, że w większości przypadków, w większości firm, jeżeli ktoś już produkuje tak wysokiej jakości na takich surowcach cienie, to po prostu ma palety plastikowe i wtedy tego problemu kompletnie nie ma. I powiedziałam, że no ja wolę zostać przy tych, no ale nie wiem, zobaczymy, jak wiele z Was napisało do mnie, że nie, że te plamki w ogóle nie są ważne, że zostań przy papierowych, że to jest ekologiczne, że nie rozsiewajmy, nie doprodukowujmy tego plastiku i wiecie co, ja może na to nigdy tak nie spojrzałam od tej strony, ale Wy macie 100% rację, więc po prostu godząc ekologiczne, ładne i niedrogie opakowanie, inwestując w cień, który jest wysokiej jakości, to czasem komuś może się zdarzyć taka wyjątkowa paleta z ewentualnie jakąś plamką. To też nie dotyczy wszystkich cieni, nie dotyczy wszystkich palet. Po prostu tłumaczę, z czego to się bierze. Pierwsza paleta, którą Wam tu pokazuję, to jest brązowy cukier. Paleta jest
brązowa po prostu, natomiast jest bardzo różna. Tutaj mamy prawie że czerwony brąz. Mamy znowu na takiej no, neutralnej z nutką czerwieni ciemniejszy brąz. Mamy chłodny brąz, piękny w załamanie. Mamy też chłodny, taki jasny, beżowy brąz. Mamy przepiękny kolor, który nazywa się cukiernica i on by był takim złotym, zimnym, brązowym odcieniem. Przepraszam, polewka to jest. Mamy cukiernicę, która jest chłodnym brązem z niebieską drobiną, bardzo niespotykany brąz. Dalej mamy deserowy. Deserowy jest zimnym brązem z nutą fioletu na złotej bazie. Znowu bardzo nieoczywisty kolor. Mojego ulubieńca z tej palety, czyli posypkę. Posypka to jest po prostu, to jest miszmasz. Tu jest po prostu srebro, złoto, brąz, wszystkie po prostu możliwe kolory. Absolutna biżuteria na oku. No i mamy syrop, który jest przepięknym, metalicznym, złotym brązem ze złotymi drobinkami, więc z takiej palety brązowy cukier możecie zrobić i chłodne makijaże, i ciepłe makijaże. Nie muszą one być typowo brązowe, bo jak użyjecie na przykład tego cienia i tego, to widzicie, z automatu Wam się robi coś zdecydowanie cieplejszego. Druga, która spotkała się z bardzo gorącym odbiorem, zresztą jak one wszystkie, ja Wam powiem szczerze, że jestem przeszczęśliwa. Widzicie, że jestem nakręcona po prostu Waszą reakcją, ale też trochę... może przerażona to jest złe słowo, ale taka, wiecie, trochę taka, żeby nam sklepu nie rozwaliło, bo nie zwiększałam serwerów na tą premierę. To jest paletka morelowa i tutaj ukłon w stronę właśnie odcienia morelowego. Przez odcień morelowy ja rozumiem taki nie do końca pomarańczowy, nie do końca żółty, nie do końca różowy. Więc mamy właśnie tutaj taką kolorystykę. Mamy przepiękne 5 matów, bardzo jasny brzoskwiniowy kolor. Taki sprany pomarańczowy, bardzo nieoczywisty, piękny, taki konkretny pomarańczowy odcień. Takiego odcienia jeszcze nigdzie nie widziałam. Multivitamina, czyli neonowy, no chyba koralowy odcień, trzeba go tak nazwać. Mamy owoc, który jest kolorem takiego pastelowego różu. Później mamy cienie ultraperły, które są bardzo błyszczące i duochromowe. Mamy powidła, które są różowo-złote. Mamy dżem, który jest taki truskawkowy. Mamy konfiturę, która jest już zdecydowanie bardziej różowa i z srebrzystą perłą. No i mamy bakalię, która jest duochromem. Trochę podobnym do waty cukrowej, w taką stronę on idzie, czyli taki, wiecie, oranżowy, pomarańczowo-różowy odcień. Także, co jeszcze chcę powiedzieć? Te palety, tak jak wspomniałam, może nie dokończyłam myśli, one mają w moim zamyśle uzupełniać Waszą kolekcję. Czyli na przykład ktoś ma bardzo dużo neutralnych cieni, bo przeważnie po takie sięgamy, ale na przykład stwierdzi, że chciałby się pokusić na fiolety. I te fiolety uzupełnią mu kolekcję. Dlatego tu nie znajdziecie cienia typowo transferowego brązowego, typowo podłuki brwiowe jasnego beżu, czy typowo ciemnego koloru. Mamy transferowe, ale właśnie w tematyce palety. Słuchajcie, wiem, co Wam miałam jeszcze powiedzieć, więc wtrącam to już po nagraniu tego filmu, kiedy robię swatche i wrzucam gdzieś w trakcie. Pamiętajcie naszą nową zasadę z Vlogmasów na rok 2020 dotyczącą wszystkich cieni dostępnych na rynku. Nie oceniajcie cieni po swatchach. Ja niestety o tym nieraz już mówiłam także we Vlogmasach, że często jest tak, że coś, co się świetnie swatchuje, bardzo kiepsko wychodzi na oku, a coś, co się kiepsko swatchuje, wygląda na oku genialnie. Dlaczego? Bo inny jest nacisk pędzla, inny jest nacisk palca, inna jest skóra na dłoni, inna skóra na oku. Po prostu pamiętajcie o tym. Ja o tym mówię w kontekście właśnie tych palet dziewiątek, które zawierają ultramaty, które w sposób genialny po prostu zachowują się na oku. Możecie przeczytać masę opinii w internecie, na Instagramie, jeżeli chodzi właśnie o cienie, które były w kalendarzu adwentowym, więc po prostu pokazuję Wam swatche, natomiast weźcie, oceniajcie cienie nie tylko nasze glam shopowe na oku. To jest najistotniejsze. Nie na swatchu. Na oku. Kolejna paleta to jest fiolety. Tutaj jakby ktoś nie wiedział, co to jest tutaj za abstrakcja z tyłu, to agat, dobrze mówię, chyba agat, tak właśnie wygląda. I słuchajcie, no ta panienka wygląda tak.
I tak jak bardzo Wam, tak i bardzo mi się podoba, a nawet mój mąż na nią spojrzał ostatnio i powiedział, ta mi się podoba najbardziej. On mówi, wiesz, ja się na tym nie znam, ale ta mi się podoba, także wow. Co tutaj mamy? Mamy tutaj właśnie kolor agat, który jest takim różowo-fioletowym odcieniem. Mamy kryształ, który jest srebrzysto-fioletowy, zimny, bardzo nieoczywisty, duochromowy. Kolor sezonu, który jest takim typowym fioletem. I ten kolor, to nie jest ten sam kolor sezonu, który jest w palecie chłodno. Tu jest po prostu zbieżność nazw. Trochę musicie mi wybaczyć, dlatego że tych cieni już są miliony. Ja czasem po nocach, na przykład leżąc w łóżku, już odjeżdżając, wymyślam te kolory, nazwy tych kolorów i czasem mi się po prostu taka skucha zdarzy, ale myślę, że to się nikt nie obrazi. Dalej mamy szkiełko, które jest przepięknym, jasnym, niebiesko-fioletowym odcieniem, bardzo połyskującym, świetnym toperem, świetnym na całą powiekę. Kruszec, który jest znowu takim, jak widzicie tutaj, czerwonym fioletem, bo ten jest bardziej niebieski, ten jest niebiesko-fioletowy. Mamy tutaj taki kolor jak kamień, który jest takim liliowym fioletem. Pod nim do kompletu mamy świecidło. Świecidło jest takim, no w zasadzie różowym odcieniem, ale on mi się tak pięknie tutaj komplementował z tym chociażby odcieniem. Tak ładnie się łączy z tymi konkretnymi takimi różowymi odcieniami fioletu, że po prostu musiałam go tutaj wstawić. Dalej mamy odcień viola, który jest przepięknym, bogatym fioletem, który wygląda jak satyna nałożony na powiekę, w sensie jak materiał satynowy albo jak welur. O. Viola nazywa się viola też w takim no, podziękowaniu dla mojej znajomej, która w zasadzie jest jedną z takich osób, które mnie zawsze pchają do działania i zawsze przyklaskują moim pomysłom różnym, nie tylko zawodowym, dlatego tak mi się ona kojarzy, wiem, że lubi też wrzos, także tutaj mamy violet. I jeszcze fiolet, czyli już taki głęboki, śliwkowy, fioletowy odcień. Ostatnią paletą, którą Wam pokażę, jest gorączka złota, która na tle reszty tutaj koleżanek jest też najjaśniejszą paletą, co też jest widać na swatchach. Jest to przepiękne, błyszczące uzupełnienie każdej kolekcji. Tak, są tutaj dwa odcienie takie jasne, jeden jest żółty, drugi jest, czyli kruszec, drugi jest powiedzmy brzoskwiniowo-pomarańczowy, ale jakby złoto samo z siebie z zasady jest połyskujące, więc nie ma matowego odpowiednika złota. Dlatego zdecydowałam się na te dwa kolory, dlatego że one w piękny i nieoczywisty sposób wytłumiają kolory, które tutaj mamy. Po prostu jak dacie je w załamanie, to wychodzi nam taki żółto-złoty ładny makijaż. Pokażę Wam takie makijaże. Ale tutaj też od strony jadąc mamy sztabkę, która jest zielonkawym złotem metalicznym. Dalej mamy właśnie kruszec, który jest matową żółcią, metal ciężki, który jest matowym takim właśnie pomarańczowym odcieniem. Kolejną mamy biżu. Biżu jest zimnym, różowym złotem, jasnym, przepięknym. Świecidełko, które jest takim właśnie też znowu toperem, złotym odcieniem, przepięknym, nałożony na glamglu, robi tafle. Dalej mamy złoto, które już jest typowo złote. Typowo takie żółte złoto, ale uważam, że to jest ładne żółte złoto. Mamy kolor, który się nazywa AU i AU jest znowu zielonym złotem, ale nie takim jak to. Jest bardziej drobinkowy, jest nieoczywisty, jest obłędny. Ktoś mnie zapytał, czy jest podobny do jakiegoś cienia w palecie Nataszy Denony w tej Sunset, nie, tylko Gold, Golden. Nie wiem, pamiętam to pytanie od Ciebie i jak będę nagrywać film z tą paletą, to sprawdzę. Różowe złoto, po prostu różowe złoto. No i mamy tutaj jeszcze szlachetne, to już jest brązowe złoto. W tych paletach mieszczą się po prostu cienie metaliczne, cienie matowe, czyli ultramaty oraz ultraperły. Ultraperły to są cienie, które i ultramaty, które miałyście już okazję poznać. One się obłędnie, ultramaty, budują i rozcierają do czystego koloru. Są bardzo proste w pracy, nawet dla osób, które nie mają żadnej wprawy. Ja polecam nakładanie ich bezpośrednio na wilgotny korektor. Nie ma potrzeby przypudrowywać przed makijażem powieki, od tego się już trochę odchodzi. Także nakładam korektor, ja po prostu się maluję, nakładam korektor, potem mi się zbiera w załamaniu, to troszeczkę palcem ten nadmiar ściągam, jak wiecie, i od razu się maluję. One się świetnie rozcierają,
mają bardzo fajne składy, które właśnie pozwalają na budowanie, rozcieranie koloru do czystego koloru, a nie do jakiegoś wytrącenia. Natomiast metaliki to są metaliki, fajnie jest nakładać je, jeżeli możecie palcem, można je nakładać na mokro. Natomiast ultra perły są świetnymi cieniami właśnie do nakładania pędzlem. Tutaj już nie musicie tak bardzo, jak chociażby przy naszych genialnych turbopigmentach, nakładać ich tylko palcem. Tutaj macie trochę większe pole manewru, można je nakładać pędzlem i stopień krycia można też budować od bardzo jaśniutkiej tylko mgiełki, tych drobinek świecenia, poprzez nałożenie na glam glue, czyli na naszą kultową bazę pod cienie, albo na NYX Glitter Primer. Kobo teraz wprowadził też taki klej do brokatu i wtedy macie efekt tafli, bardzo mocnego krycia i połysku. Kurczę, no zapraszam Was na zakupy. Mam nadzieję, że sklep się właśnie nie wywalił przez to, że jest Was tam 2 miliony. Mam nadzieję, że te nowości przypadną Wam do gustu. Tak jak już wspominałam Wam i we vlogmasach i trochę tam na Instagramie, w tym roku będzie w Glam Shopie bardzo dużo nowości. Myślę, że to będzie rok, w którym dobijemy do takiej sytuacji, w której prawie wszystko do makijażu będzie już dostępne w Glam Shopie. W marcu będzie gigantyczna premiera produktów do ust. Na ustach teraz też mam nasze produkty. Natomiast rzecz, która mnie bardzo ekscytuje i która zbliża się wielkimi krokami, to współpraca z kolejną utalentowaną dziewczyną, która będzie już w zasadzie mniej więcej 15 lutego, jak będę wiedzieć dokładnie, kiedy to Wam powiem. Także nie mogę się doczekać. Myślę, że to będzie fajny rok, będzie bardzo ciężki i pracowity, ale myślę, że będzie kolorowy i że będzie po prostu ekscytujący. I bardzo Wam dziękuję za to, że ja z Wami mogę tą markę budować, że mam od Was feedback, że mam od Was konstruktywny feedback. Czyli reagujecie na to, co ja wprowadzam, że Wam się to podoba, a jeżeli coś Wam się nie podoba, to też mówicie dlaczego. I cieszę się i dziękuję Wam za to, że Wy dałyście mi jakby swobodę kreowania tej marki. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, że nie wiem, czy to Wy nawet dałyście mi tak na 100%, czy jest to też jakby taka trochę dziura na rynku. Ale że wiele rzeczy, których marki takie typowo komercyjne by może nie zrobiły, ja mogę robić, bo mam Was, że możemy razem planować, wprowadzać produkty, które może nie są takie oczywiste i może nie byłoby ich w drogeriach, a my to razem robimy, tworzymy. Mogę Was zapytać o zdanie, nawet już na etapie planowania czegoś, także tak, to jest bardzo ekscytujące i bardzo fajne i fajnie, że mogę po prostu mieć Was jako taką, wiecie, jako takie lustro mojej pracy. Bardzo jestem ciekawa. Piszcie, która z palet podoba Wam się najbardziej. Jeszcze raz mówię, makijaże tymi paletami już na dniach. Nie chciałam po prostu, żeby ten film trwał wieki. Chciałam, żeby był przyjemny do oglądania. Koniecznie napiszcie mi, która z palet podoba Wam się najbardziej. Zapraszam Was też na zakupy, ale i zapraszam Was oczywiście na rozdanie. Szczegóły rozdania w podpisie, a w dużym skrócie napiszcie, czy chciałybyście dostać fiolety i morelową, czy chciałybyście dostać brązowy cukier i gorączkę złota, czy też chciałybyście dostać walentynę, bo takie trzy różne nagrody dla Was szykuję. Napiszcie, co chciałybyście dostać, dlaczego chciałybyście to dostać, albo po prostu napiszcie, co tam u Was słychać, jak życie mija, jak rok się zaczął, a ja wybiorę trzy osoby, które te prezenty ode mnie dostaną. Mam wrażenie, że miałam Wam tyle powiedzieć, mam nadzieję, że to już Że się wygadałam, że wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć, że wszystko powiedziałam, mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Guziaczki.